już Ruska nie ma teraz, a nazywam się z domu domagała Aniela. 20 luty 1931 rocznik, dobra kolonia. Przed wojną no, tata pracował na wiepce, no to nam było lepiej, to tyle pamiętam. To była wieś zabudowana, a ta kolonia, gdzie my mieszkali, ta, bo to była dobra i dobra kolonia, to my mieszkali na tej kolonii, a dobra to była cała wieś taka. Tam na tej kolonii, tam i coś my mieszkali, to tam było tak 15 czy 20 domów, wszystko to było. Początek wojny to bardzo było ciężko, bardzo ciężko. Po prostu sołtys nastawiał, że musi, bo już służyłam, ale już nie szłam do tych Niemców na te okopy, tylko od tego gospodarza. Oni mnie wysyłali, bo swoje dzieci mieli, to mnie wysyłali. 10 lat miałam, do szkoły nie chodziłam. No bo 7 lat miałam, to już poszłam na służbę. Do 7 lat byłam w domu, a 7 lat miałam, to już poszłam na służbę. Do gospodarzy, do rolnictwa. W 1942 roku, no to oni u nas byli. A w którym to roku, jak tak zacznie wysiedlać tych Żydów, to ja nie wiem. W którym to roku było, co tak wysiedlali, co tak z Warszawy, wszędzie. No i z Pilicy też wysiedlali, ale w którym rok był, to nie pamiętam. To było w domu, był pokój z kuchnią u nas. No to oni w pokoju byli te Żydzi, a my w kuchni. To było jesienią, bo ja już wtedy jakoś byłam w domu. Także my w kuchni byli, a oni w pokoju byli. To było, nie wiem, czy 3 tych Żydów, dzieci były, czy 4, tego nie pamiętam. Nie mogę określić, bo nie pamiętam. A to mi rodzice tłumaczyli, że oni muszą tu być, że są biedni, że to tak mi tłumaczyli. Tam im tata do wspomogał, ze sklepu przynosił, co im trzeba było ze sklepu, bo jeszcze byli Żydzi, co mieli sklepy, ale ich wysiedlali, to po prostu wywozili do Orkusza. Nie byli, może miesiąc wszystkiego byli, nie byli długo. Bo oni tak wysiedlali tych Żydów, to tak później po tych domach, gdzie te Oldojcze były, zdawali, to Niemcy wtedy przyjeżdżali. Wiem, no tyle tak pamiętam to, że było zdane przez Oldojcze. A kto ich, kto zdał albo co, to też nie pamiętam. No bo to wtedy co tak nie przywiązywałam uwagi do tego, no przyszli, no wyprowadzili, no o tak. Człowiek później zapomniał, ale pamiętam wszystko, jak wyprowadzali, jak przyszli, no to jak przyszli do nas, do domu, to wszedł Niemiec i pytał się tak, domagała? No domagała, pan pójdzie z nami. No to, to komu? A mama wtedy mówi, jak męża zabierze, to i mnie też, no to komu? I oni wszyscy ich zabrali za nasze zabudowanie, za dom, tam ich wyprowadzili. A my z domu, Olek, ja i Józek, polecieliśmy tam do rodziców. I mama do taty jeszcze mówiła tak, Pietruś, pójdę wezmę Otolcie, to no i młodszą. A tata powiedział, zostań, niech zostanie. Wtedy ten Niemiec się obrócił i wziął tę trójkę Kinder Rose i do domu. I do domu nas wegnął. I zakazał nam, że Kinder, żebyśmy nie wychodzili. I oni wtedy rozstrzelali. Tam jeszcze takiego sąsiada wyprowadzili też. Ale on już nie żyje, to już nie ma co wspominać, bo nie żyje, ale on uciekł i mama też uciekła spod kuli. To już była szarówka, bo to było 14 listopada, to zimno było, mgła była, nie wiem jak to, że... A tam od naszego domu to taki łodok był, gdzie ona tam... No nie wiem, może nie chcieli
nie chcieli zaszczelić, ja wiem, nie wiem. Także te dwoje uciekło, a to ciemno było, to nie widać jeszcze. Tak słyszałam jak strzelał, to no tak, jakby dał to tak. Tak te kulki słychać było jak strzelali, bo w domu byli. A my się tak wystraszyli, a my się przytulili do tego, do tego otoczki, to my pousypiali. I nie wiem nic później co było. Jeszcze postrzelili tylko Niemcy, ale tata nie mógł uciekać, bo oni kozali, bo oni tak Niemcy, że raz, dwa, trzy uciekać. Ale tata nie mógł uciekać, bo go noga bolała. No i tylko go postrzelili, ale z tych fundowców jeden dar się do Niemców, że domagała jeszcze żyje. Wtedy ten Niemiec przyszedł, bo tak słyszałam, jak mama opowiadała. Przyszedł i wtedy tu strzelił, to tędy kulka wyszła. To pamiętam to, jak tata leżał tak w tej komórce, co leżał, bo go, jak zbierali tych Żydów do pochowania, to go do komórki, bo koniecznie chcieli, tak Niemcy nie aginą, żeby ze Żydami pochować. Ale mojego taty, siostra tam z jednym się Niemcem znała. Także powiedział, że możemy pochować na cmentarzu. I dlatego my pochowali na cmentarzu. Bo jak tatę ubierali, to pamiętam, jak go ubierali już do pochowania, to miał tak z boku, z prawej strony ta kula i no tak przeszła. A tu tą dobrze widziała. No i pamiętam, jak później przyjechała rano podwoda, no bo sołtys wyznaczył, no to tam co w drugim domu, co tam byli zastrzeloni te Żydzi, dzieci żydowskie, bo Żydy to pouciekały. No to stamtąd przywieźli, no zebrali i za naszym tam w lesie w rogu pochowali tam. To musieli, no wyznaczył sołtys, dół wykopali tam i zakopali. Tamten to dzień pamiętam jak nie wiem. Tak mi to utwiło w głowie, że do końca śmierci będę pamiętać, kiedy tata zginął. Do konia nie umrę. Bo tata mnie bardzo lubił. Tata miał wtedy lat 33 lata. Jak zginął.